Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj poradnik do Kowala, kilka osób mnie pytało, kiedy te poradniki zostaną w cudzysłowie wznowione, więc co, no zrobiłem sobie kilka dni przerwy po nagraniu tego poradnika do pupili, bo jednak on był dosyć, można powiedzieć, obszerny. Dzisiaj Kowal, więc taki temat, można powiedzieć, prosty. Prawdopodobnie jutro nagram do menadżera areny, pojutrze nagram do podziemi i w zasadzie chyba to będzie tyle. Wydaje mi się, że to będzie tyle, że więcej po prostu z takich rzeczy, które się odblokowuje, tak jakby jedna po drugiej, nie ma co nagrywać i wydaje mi się, że potem jeszcze może nagram takie jakieś poboczne, nie wiem, jak ten do karczmy tutaj, taki ogólny i tak dalej, ale to jeszcze zobaczymy. No w każdym razie to są takie najważniejsze tematy i je chcę na pewno domknąć, więc tak, Kowal. Kowala odblokowujemy od poziomu 90. Można wejść do Kowala tutaj na zbrojownię klikając dwa razy, jak na przykład jesteśmy na profilu, cyk, mamy zbrojownię, drugi raz mamy Kowala. Co daje nam Kowal? Dzięki Kowalowi możemy tak, robić sobie miejsce na klejnot, czyli jak mamy itemek, tak jak na przykład tutaj bez dziurki, to możemy tą dziurkę sobie zrobić, możemy ulepszać przedmioty, do tego zaraz przejdziemy, możemy rozmontować przedmioty. Jak widzicie, tutaj możemy rozmontować 5 przedmiotów dziennie i to nam daje te surowce tutaj, czyli metal i tajemnicze odłamki, czyli ten, powiedzmy, kryształ. No i możemy zamienić runy. Jak te funkcje w ogóle działają, może od tego zacznę. Jeszcze jest jedna opcja, mianowicie jak klikniemy prawym na epicki przedmiot, to możemy zmienić jego wygląd. Tutaj jak widzicie, możemy zmienić wygląd na przedmioty, które mamy aktualnie w klaserze. No i kosztuje to 10 grzybków i prawdę mówiąc to nie wiem, bo kiedyś ta opcja była u Kowala, teraz ona jest właśnie po naciśnięciu prawego przycisku myszy i nie wiem, czy jakby ona jest od razu od początku gry, czy dopiero gdy odblokujemy Kowala, to nie jestem w stanie wam powiedzieć, możecie sobie sprawdzić. W każdym razie tak, o co chodzi z miejscem na klejnot? No to tak jak mówię, tutaj na przykład przeciągamy sobie ten przedmiot, przeciągamy tutaj i możemy zrobić w nim miejsce na klejnot, aby właśnie ten klejnot umieścić. Kosztuje to albo surowce, albo grzybki, od razu zaznaczam, dla graczy free to play nie opłaca się w ogóle ani wyciągać klejnotów, bo wyciągać też można, ani wyciągać, ani robić właśnie tutaj slotów za surowce. Jeżeli jesteście grzybiarzami, no to grzybki, a jeżeli nie jesteście graczami free to play, no to w ogóle tej opcji nie opłaca wam się używać, bo po prostu szkoda surowców. Surowce jakby są potrzebne do ulepszenia przedmiotów i dlatego je należy zbierać, więc no tak jak mówię, musicie po prostu czekać, aż wam dany itemek wyleci ze slotem, albo jeżeli macie jakiś dobry klejnot, no to musicie czekać, aż wam wyleci tutaj z kopalni kolejny klejnot, taki sam, tak samo dobry i dopiero go wsadzić, bo po prostu za te surowce od Kowala się tego robić nie opłaca. Więc tak jak mówię, tutaj mamy miejsce na klejnot, a jeżeli najedziemy przedmiotem, który ma w sobie klejnot, no to jak sami widzicie, mamy odzysk klejnotu. Tutaj też zaznaczam, że jeżeli klejnot odzyskamy, to itemek znika, bo w tym poradniku takim pierwotnym tego nie zaznaczyłem i niektórzy tam jakby mieli z tym delikatny problem, że nie powiedziałem, a nowa osoba może tego nie wiedzieć, więc tak, to nie jest tak, że wam się nagle robi i gem i jakby ten stary przedmiot zostaje, tylko po prostu zostaje sam gem, a ten stary przedmiot znika po odzyskaniu. Kolejna sprawa to jest rozmontowanie. Rozmontowanie daje wam surowce. Jak widzicie tutaj, rozmontuj przedmiot i mamy napisane, że 298 metalu i 557 tych tajemniczych odłamków, czyli po prostu kryształu, ja to tak nazywam, bo i tyle to nam da jakby to rozmontowanie. Możemy rozmontować 5 przedmiotów dziennie, bronie, maga oraz zwiadowcy są liczone jako 2 rozmontowania, z tym, że dają też o wiele więcej właśnie tych surowców, więc dlatego tak to wygląda. I co? Dobrze jest po prostu rozmontowywać codziennie 5 przedmiotów, dlatego że po prostu dzięki temu mamy tych surowców więcej, no i dzięki temu też po prostu jesteśmy w stanie bardziej te itemki sobie poulepszać u tego Kowala, a jak wiadomo daje to dodatkowe statystyki, tak? Więc tak jak mówię, no jeżeli kręcimy kółkiem i nam z koła jakieś itemki śmieciowe wylecą, nie wiem, z misji, na przykład tutaj jak teraz z wieży albo strefy mroku i nie dajemy pachołkom, to też warto jest te itemki rozmontowywać. No jak wiecie, na pewno takie zwykłe itemki dają więcej metalu, ten metal później jest jakby o wiele mniej istotny aniżeli te tajemnicze odłamki, bo jak widzicie tutaj epickie przedmioty dają więcej tych odłamków aniżeli metalu, natomiast zwykłe przedmioty, czyli takie, które zazwyczaj rozmontowujemy, dają więcej, wiadomo, tego metalu.
Więc później są takie dysproporcje, że na przykład, nie wiem, metalu mamy 2 miliony, a odłamków mamy, nie wiem, 200 tysięcy, nie? Więc jak, ale to już w takiej późniejszej fazie gry. Oczywiście jest w ogóle taki kalkulator, zaraz nagram tutaj, może na koniec, zostawię to na koniec. Jest taki kalkulator, który jest w stanie obliczyć, ile nam da dany itemek, dany wygląd itemku, to na ile jest ulepszony i tak dalej, ile nam da właśnie tych surowców do kowala. Więc tak jak mówię, zaraz to... Znaczy na końcu tego poradnika to nagram taką wstawkę, jak w ogóle ten kalkulator działa, no i oczywiście macie go w przypiętym komentarzu. Niektórzy robią tak, że na przykład, nie wiem, w Epicki Weekend szukają sobie samych broni, te bronie kupują i potem codziennie rozmontowują tutaj u kowala, żeby właśnie tego kryształu nadrobić, albo nawet, nie wiem, pełne ku sobie epickich przedmiotów tutaj kupują i jakby rozmontowują. No więc, no ale wiadomo, to jest droższa zabawa i to jest dla takich, można powiedzieć, no już 100% grzybiarzy. Także okej, rozmontowanie to jest to, ulepszenie cechy. Tutaj możemy też nacisnąć na ten plusik, możemy przeciągnąć tutaj i możemy ulepszyć cechę. Pierwszy koszt jest jakby za sam metal, później już dochodzą odłamki. No i jak widzicie, o, tak w ten sposób tutaj rośnie. My teraz możemy sobie razy 8 to wszystko poulepszać. No i daje to, wiadomo, dodatkowe cechy. Jak ulepszymy, możemy na przykład broń... Możemy na przykład broń tutaj sobie ulepszyć razy 1, to aż tak nie zmarnuje, chociaż nie, broń to ja mam akurat ze strefy mroku, ale dobra, no ulepszymy już, trudno, na jakby potrzeby poradnika. I jak widzicie, wszystkich cech dodało mi plus 14, wszystkich cech tych, które ta broń ma. Jakbyśmy ulepszyli sobie tutaj na przykład to, już też niech poświęcę, to jak widzicie mamy plus 8 tych trzech głównych cech, czyli po prostu dodaje nam takie cechy, jakie dany itemek ma, więc... Wiadomo, że ulepszanie zwykłych przedmiotów jest o wiele tańsze aniżeli epickich, także to też warto zaznaczyć. No i co więcej, istotna bardzo sprawa, jeżeli mamy przedmiot ze strefy mroku, wieży, bądź też po prostu wrzucony do kibla, to nie warto go ulepszać, bo jak widzicie tutaj jest takie... ostrzeżenie, ta broń nie ma ceny sprzedaży, za jej rozmontowanie lub sprzedaż nie otrzymasz zwrotu surowców zainwestowanych w nią u kowala, czyli po prostu to dotyczy się tylko i wyłącznie broni właśnie z kibla, ze strefy mroku, z wieży i tak dalej, że nie opłaca się ich ulepszać, bo potem tych surowców nie odzyskamy, także no to jest lipa. Oprócz tego, jeżeli odzyskujemy klejnot właśnie z ulepszonego itemku, to chyba 90% albo coś takiego surowców jest zwracana, więc jakby tak to działa po prostu. No i okej, co mamy tutaj dalej? Ulepszanie, no to wiecie mniej więcej o co chodzi. Warto ulepszać jest te przedmioty tak w miarę równomiernie. Ewentualnie tam, nie wiem, jakiś taki mocniejszy sobie ulepszyć więcej razy. No to kto śledzi moje odcinki, to widzi jak ja tam mniej więcej ulepszam. Ale wiadomo, to nie jest wyznacznik, że to jest tam jakoś najlepiej, tylko po prostu ja wychodzę z takiego założenia, że tak to sobie robię. Kolejna sprawa, zamiana run, to po prostu jeżeli mamy dwa przedmioty z runami, na przykład tutaj możemy sobie wziąć to, możemy sobie wziąć zamień runy. Jak widzicie, ja akurat w ekwipunku mam tylko dwa przedmioty z runą, oprócz tego no to jeden. I teraz jak na przykład damy sobie tutaj, na przykład powiedzmy tutaj na niego klikniemy po prostu i damy sobie zamiana run, to kosztuje 20 grzybków, to ta ulepszona jakość przedmiotu, czyli ta runa tutaj na dole nam przeskoczy na ten itemek, a w tych rękawicach będziemy mieli punkty życia 1, więc tak to działa. Okej, jeżeli chodzi o takie funkcje, no i jest ta zmiana wyglądu, nie? Więc tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o kowala. Tak jak mówię, surowce są bardzo ważne do ulepszania, więc nie warto ich robić za nie gemy, nie warto tam odzyskiwać gemów i tak dalej. Te funkcje są jakby tylko i wyłącznie dla grzybiarzy, można by powiedzieć. No i co więcej, tak jak mówię, z tymi brońmi należy się pilnować, żeby właśnie, ale teraz dodali to ostrzeżenie z tego co widzę, więc to jest akurat spoko, żeby właśnie nie ulepszać tych skibla i tak dalej. No i co więcej, w zasadzie jeżeli chodzi o takie główne jakby funkcje kowala, to by było na tyle. Na początku jak odblokujecie tego kowala, nie polecam wam za bardzo tych przedmiotów ulepszać, ewentualnie tam razy jeden, dlatego że po prostu nie ma to najmniejszego sensu, bo lepiej te surowce sobie odłożyć na jakiś wyższy poziom, powiedzmy 250 i tak dalej, i wtedy sobie te itemki jakoś tak fajniej poulepszać. Wydaje mi się, że jest to bardziej opłacalne, bo na tych niższych levelach bardzo szybko te itemy zmieniacie i tak dalej, więc lepiej sobie to po prostu jakiś czas pozbierać, a potem jakoś fajnie to sobie ulepszyć, nie wiem, razy 6, razy 5 wszystko, bo na to was będzie stać po jakimś czasie, więc dlatego ja tutaj na przykład nie mam nic ulepszonego, nie, bo cały czas to zbieram. Kryształu mam akurat dużo, ale to z tych pakietów, które są jakby dostępne w grze, ale o tym pewnie wiecie.
Więc tak to wygląda. Dobra, teraz chyba przechodzę do tej wstawki, w sensie no, nagram tą wstawkę jakby o tym kalkulatorze tych surowców i w zasadzie to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Okej, okay, jesteśmy już tutaj na tej stronce, oczywiście macie link w przypiętym komentarzu. I jak to tutaj wygląda? No stronka jest po angielsku, ale wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo łatwo sobie jakby no ogarnąć, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy rozmontowanie, czyli ten dismantling. Tutaj mamy upgrade, czyli po prostu ulepszenie. Możemy też sobie właśnie jakby zobaczyć, ile będzie kosztować ulepszenie danego itemku. I tak, może zaczniemy od tego rozmontowywania. Tutaj sobie wybieramy, jaką jesteśmy klasą, w sensie no, dla jakiej klasy jest dany itemek. Później sobie wybieramy, ile ma, co to jest za item, tak? Czy jest, ma jedną cechę, czy ma dwie cechy, czy jest itemem, to są itemy zwykłe. Tutaj wiadomo, epiki z pięcioma lub wszystkimi atrybutami, czyli wszystkie cechy po prostu. Tutaj epik z trzema cechami, więc tymi trzema głównymi. No i wiadomo, tutaj sobie możemy wybrać, co to jest za itemek. Tutaj jak widzicie, nam się rozwijają wszelkie itemki dla wojowników, buty, rękawice i tak dalej, i tak dalej. Dajmy sobie, niech to będzie tarcza. No i mamy, jaki jest najwyższy atrybut, wartość najwyższego atrybutu plus ilość ulepszeń, nie? Czyli jak damy na przykład, nie wiem, 12, to widzicie, że za rozmontowanie tego dostajemy 6 metalu i 15 tych odłamków, nie? Tajemniczych. Natomiast jeżeli damy na przykład, nie wiem, plus 10, no to wiadomo, że o, akurat tutaj mamy, że możemy sobie jeszcze zamienić wygląd na jakąś inną tarczę i dostaniemy więcej tego wszystkiego i mamy napisane, zobaczcie, że na przykład tutaj za taką tarczę dostajemy 8 metalu więcej, ale 4 mniej jakby tajemniczych odłamków. Tutaj dostajemy na przykład więcej tajemniczych odłamków i tak dalej, nie? Więc to jest akurat bardzo, ale to bardzo spoko, jak to wygląda. I teraz możemy sobie cofnąć do tej zwykłej tarczy, no i jak damy plus 10, no to mamy, ile dostaniemy za to. To są oczywiście takie losowe wartości, że dostaniemy za rozmontowanie więcej. Jak mamy tutaj 12, to jest tak, a jak damy na przykład, nie ma plus 20, no to dostaniemy o wiele więcej tajemniczych odłamków, aniżeli tutaj właśnie plus 10. Oczywiście ta wartość jest bardzo malutka, więc jakby no nikt takich małych nie ulepsza i tak dalej, nie rozmontowuje w zasadzie. No ale to jest tak tylko na pokaz, jak to działa. Tutaj jeszcze mamy... Aha, tutaj jeszcze możemy sobie na przykład zrobić, jeżeli by to nie była oczywiście tarcza, tylko na przykład, nie wiem, powiedzmy rękawice na przykład te, i mamy tutaj, ile dany itemek ma armoru, no to dajmy na to, że 100. Tutaj tak samo, ile daje cech, no to załóżmy 120, no i powiedzmy, że jest ulepszony plus 10, nie? No i coś takiego, tyle dostaniemy za taki itemek. Tutaj tak samo nam pokazuje, ile jaki wygląd jest najlepszy, no to wiadomo, dla takich grzybiarzy, powiedzmy najlepszych, w sensie największych grzybiarzy, no to jeszcze oni sobie zmieniają wygląd na taki, który da im najwięcej właśnie tych tajemniczych odłamków, bo to jest taki surowiec, można powiedzieć, najbardziej... najpotrzebniejszy, nie? Najciężej go dostać i tak dalej, i zmieniają sobie właśnie wygląd na taki, który im da najwięcej, no i wtedy jakby dopiero rozmontowują, nie? Ale to już dla takich największych tryhardów. No i dobra, i co tutaj więcej? Aha, bo tutaj jeszcze możemy, że jak sobie spukamy w kiblu, to o to chodzi, to po prostu jak to wygląda, jeżeli chodzi o itemek maga lub itemek zwiadowcy, nie? Jeżeli chodzi o profit... O profit tutaj, a dobra, bo tu tego nie rozwinąłem, dobra, no to mój błąd, czyli po prostu jako itemek, jak spukamy w kiblu, no to zobaczcie, mamy napisane, ile da nam metalu itemek maga, ile zwiadowcy, ile da nam tak samo metalu i... w sensie inaczej, ile da nam kryształu po prostu itemek maga i zwiadowcy, no to jest jakby takie logiczne, tutaj jakby nie ma co tłumaczyć, no ale wiadomo, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Tutaj macie co i jak, więc jakby to no wystarczy wszystko wybrać i jakby jest ok. Tutaj macie wytłumaczone, co macie wpisać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład sami widzicie, macie wartość plus upgrade point, czyli plus ile jest tak jakby ulepszony, w sensie to jest jakby ile wam daje to ulepszenie, nie? To nie jest jakby, że macie ulepszone to dziesięciokrotnie, tylko po prostu jakby, jak macie na przykład, nie wiem, rękawice, tak jak tam widzieliście, że daje mi tam plus, załóżmy 8 za ulepszenie razy 1, no to tutaj też wpisujecie plus po prostu 8, nie? A jak damy, nie wiem, plus 100, no to od razu tego wszystkiego jest o wiele więcej, nie? Plus 100, aniżeli plus 10 na przykład, chociaż tutaj akurat tak, no jakaś tam różnica jest, jeżeli chodzi o ten kryształ. No ale dobra, tak to po prostu wygląda. Dalej, mamy upgrade, więc upgrade działa na tej zasadzie,
że po prostu wybieramy sobie z listy, co to jest za itemek, czyli po prostu standardowo, tak jak tam, że jest to zwykły item z jedną cechą, zwykły item z dwiema cechami, epic z trzema i załóżmy epic ze wszystkimi, wybieramy sobie tutaj. Tutaj możemy zaznaczyć, czy jest to broń maga lub zwiadowcy, bo tak jak mówiłem w poradniku, one są liczone razy dwa, w sensie przy rozmontowaniu, nie, one dają nam więcej, ale też są, po prostu zabierają dwa sloty z rozmontowania. No więc to załóżmy, że odznaczymy. No i tutaj możemy wpisać, jaka jest największy atrybut tej właśnie tego itemku, więc załóżmy, że damy, że jest to 500, więc dajmy taki większy. No i zobaczcie, mamy tutaj jakby napisane mamy, ile kosztuje nas ulepszenie, nie? Więc sami zobaczcie, że tutaj na początku jest metal, później jest metal i bardzo malutko kryształu, a od razy 3 się już tego kryształu zaczyna robić coraz więcej. No i żeby zrobić na plus 10, no to potrzebujemy 84 tysiące metalu i 64 tysiące kryształu. Więc no sami zobaczcie, że narzędzie bardzo przydatne. Myślę, że każdy ogarnie, o co chodzi. Jakby coś, to pytajcie w komentarzach. Tutaj też macie wyjaśnione co i jak, bo ja też tak tłumaczę, może trochę chaotycznie, ale dla mnie to jest takie, powiedzmy, logiczne. Więc jakby ktoś coś nie ogarnął, no to pytajcie w komentarzach. I tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I w zasadzie to tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.